Cześć moi drodzy, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest Don't Starve i w tej grze naszym zadaniem jest nie umrzeć z głodu, a czy ta sztuka nam się uda? Zobaczymy, mamy dzień 66, moi drodzy, dzień 66 naszej przygody w świecie Don't Starve i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mógłbym się udać, żeby powycinać troszeczkę drewna w dniu dzisiejszym, mógłbym także wziąć świnie i wyruszyć, żeby one sobie tutaj zginęły na wabołach. Mógłbym też wykorzystać te świnie, żeby pomogły mi powybijać pająki. Lub mógłbym wyruszyć na wyprawę, ale w zimę nie będę wyruszał na wyprawę celem eksploracji. Mógłbym zobaczyć, czy tutaj ten mak Tusk dalej urzęduje. Myślę, że to może być ciekawe doświadczenie, że tak powiem. Zabiorę ze sobą te kąski, a także dwie kanapki, żeby coś zjeść po drodze. Myślę, że możemy ruszać. Wezmę lżejszy plecaczek, bo ten ciężki nie będzie mi potrzebny aż tak. Znaczy tutaj zdecydowanie szybkość się przyda. Chociaż te świnie za mną i tak jakoś bardzo nie będą nadążać, więc mniejsza o to. Nie chcę zebrać dużo łupów. Chcę natomiast tak, no, a i staw sobie zostawię. Wszystko może się przydać, co w tym momencie mam przy sobie. Mhm. Dokładnie. Tymczasem wyruszamy. O, tutaj Blue Jam jakiś wyleciał, świetnie. Nie przyuważyłem go, musiał jakiś piesek tutaj zginąć. Jam. Cześć, świnki. Chodźcie, prosiaczki. Nie będziemy zbierać tych królików na razie, chociaż moglibyśmy oczywiście. No ale nie na to czas i miejsce. Fajnie byłoby też znaleźć Dirklopsa. Razem ze świnkami myślę, że byłbym w stanie sobie poradzić z zabiciem go. Chodźcie, you is friend, you is good i w ogóle. Cieszę się razem z wami, świnki. To są bawoły, waboły, przepraszam. Przekręciłem nazwę tego jakże majestatycznego stworzenia. Tu są waboły. A na nich na dzień nie musimy zwracać uwagi. A, tu jest, daleko jest mak Tusk. I mógłbym spod niego iść do Adventure Mode, spróbować zobaczyć, co tam jest, zmierzyć się z tym, co byłbym w stanie tam znaleźć. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Ponieważ nie byłem tam jeszcze, nie czytałem o tym, więc szedłem, że tak powiem, na ślepo. You friend, you is good. Zgadzam się. I am good. To jest zabijanie króliczków na razie przystopuje na kilka dni. Ponieważ już było słychać w pewnym momencie syczenie Krampusa. Dlaczego jecie to gówno, głupie świnie? No ale dobra, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Czas nas popędza, a wy się guzdracie, głupie świnie. W sumie możecie też wybić się z tymi świniami tutaj najpierw, chodźcie. To, to, to i bijemy się. Okej, super. Napieprzać się, głupie świniaki. Ta jest zła świnia. Kurwa, nie bijcie mnie, tylko świnie się nawzajem. I teraz my musimy biegać między nimi i zbierać mięso. To jest bardzo ważne. Które są forking? Te są forking. Save King. Cześć. Dobra, naklepana. Pigskin, to mnie nie interesuje na razie. Niczego więcej mi nie jest potrzebna. Torch get low. Dobra, mamy mięcho. To jest jeszcze jeden forking. Już tu powinno być jedzenie, nie chcę tego. Szynka. Świetnie. Biorę plecaczek w takim razie. No i ruszam w tamtą stronę. Nie musimy... Aha, teraz się nie ruszą, bo się boją, no dobra. Mam nadzieję, że nad ranem nie będę musiał znowu dawać im mięsa. To będzie bardzo niedobre i niefajne i w ogóle takie złe. Pozbieram trawę, zgarnę linę. Mam już dwie minuty przy sobie, o. Cześć, pingwinki. O tak, nie mam założonej czapki zimowej. No dobra, to rozbijemy tu obóz tak czy siak. Świnki powinny się tutaj wokół niego zebrać, moje. Mam nadzieję, że rano wyruszą za mną. I nie będę musiał ich karmić drugi raz mięsem, bo to byłoby bardzo niefajne. Zjem sobie żabią kanapkę. Dwie żabie kanapki, dobra. To im powinno starczyć do końca tego polowania. Biedne świnki nie wiedzą, gdzie jest słońce. Nas to nie obchodzi zbytnio i wydobywamy trawkę. Stay near fire, zgadzam się.
To strasznie dobra rzecz, że takie miejsca są, no bo tu jest jakby dużo surowca w jednym miejscu, nie? W sumie mogłem jeszcze kawałek przejść, no ale dobra, świnki by za mną nie poszły. One się boją ciemności, więc będą tutaj siedzieć, no ja nie mam jak przespać nocy w śpiworze. Bo nie mam śpiworu po prostu. Dobrze, że duże mięso mam, to jest fajna sprawa. Z dużego mięsa mogę gulasz zrobić, tutaj są pingwiny. Zastanawiam się, czy świnie sobie z nimi poradzą, tu nie ma ich niby za dużo. Pingwinów jest tutaj raptem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a czy opłaca się je zabijać w ogóle? Zajrzę na Wikipedię. Na wiki don't starve. Pingwin, pingul, tak? Pingul on się nazywa, tak. Ma 150 health, zadaje 33 damage'a. Jest... I nie ma w sumie jakoś bardzo dużych rzeczy z niego. No i nie ma sensu się z nimi bić. Bo to mi dużo rzeczy nie ma. A potrzebuję, żeby moje świnki miały zdrowie. Na walkę. Dobra, to póki jeszcze nie ma nocy, to ja troszeczkę pobiegam i pozbieram króliki z części pułapek. To mi da kąski na zapas dla świnek. Świnki moje, nie uciekać stąd. No gdzie wy kurwa biegniecie? Nie będę was tutaj prowadził drugi raz. Wracaj tutaj też, mato. Nie home time, chodź tu. Głupie kurwy, no. No i co wy robicie? Czy jeżeli są tak daleko, to co, ja ich nie doprowadzę do tego walrusa? No dobra, nic, idę z nimi, wrócę. Wrócę się razem z wami, głupie szmaty. Ale jutro, z samego ranka i w ogóle nie ma żadnych sprzeciwów, idziecie ze mną. I nawet mnie nie denerwować. A tutaj pozbieram jeszcze króliki, żeby mieć mięsko dla nich. Tylko żeby mnie noc nie zaskoczyła, czy mam materiały na pochodnie? Mam. Cześć, króliku. Miałem przystopować z zabijaniem ich, bo Krampus się skarży, że mu się nie podoba. I generalnie jakoś tak mu smutno. Żeby mi się zimno też nie zaczęło robić, no to muszę uważać. Ciemność nie jest tutaj moim jedynym problemem. Dobra, idę pod te świnki i stamtąd bladym świtem wyruszymy na wyprawę wojenną. O, tutaj sobie usnęła. Nie no, o co tu kurwa chodzi? Dobra, bajs, to rozłożę tutaj ogień w takim razie. Nie dobiegły do domu i poszły spać, ale to dobrze, bo jakby bliżej będę miał. No i tyle, nic nie mogę tu robić przez noc. Otworzę sobie wiki w takim razie i poczytam o tych świniach, pig. No może znajdę coś ciekawego odnośnie prowadzenia ich. Karmienie jej mięsem sprawi, że będzie mi pomagać przez... Tyle, ile odnawia głodu mięsko, razy 20 sekund. Czyli tutaj w tym przypadku na przykład 12,5 razy 19,2, no powiedzmy 10 razy 20, 200. Przez około 4 minuty mam świnki dzięki temu. Aż do 2,5 dni gry. Czyli nakarmienie kąskiem sprawi, że przez pół dnia będą za mną podążać. Jeżeli jest agresywna względem mnie, to danie jej kąska nie sprawi, że przestanie mnie atakować. No i też, że mogą zmieniać się w warepiksy, czyli w świniołaki. Można atakować podążające świnie. Okej. O, przyjazne świnie zwiększają sanity gracza, kiedy są w pobliżu. Dobrze, cieszę się, fajnie. Dobra, wstaje dzień, także przygotowujemy mięsko, żeby nakarmić świniaczki. I żadna świnka mi nie ucieka, rozumiemy? You is good. You is really good. Chodźcie tu, świnki. No, zwiększa mi się sanity i to bardzo mocno. To dobrze, trzeba się w pobliżu ich trzymać. Już mam 150. A teraz, moi świńscy przyjaciele, ruszamy do walki. I nie ma, że nie denerwujcie mnie nawet. Dobra, olej te króliki. Mam tych kąsków dużo, żeby w razie czego nakarmić świniaki. Musimy ruszyć na walrusa. Nie wiem, czy on, jego obozowisko jakby nie zmienia miejsca z czasem. Mam nadzieję, że nie. Te pułapki po prostu zbyt mocno kuszą, nie?
Jak są po drodze, bo wiem, że jak będę wracał, to będę miał kolejne mięsko po prostu. Chodźcie, świnki, chodźcie. Tylko, że żeby... O, dobra, teraz świnki mnie nadgoniły nawet. You friend, love friend, świetnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Chodźcie, chodźcie, no. Dobra, podbiegnę tu. Kolejnego króliczka załatwimy. Trzeba się tym zajmować. Dobrze, te pułapki na króliki są bardzo wydajne. Obawiam się, że zaraz może się zacząć syczenie, tak w ogóle. Koelefant. Zapolujemy najpierw na koelefanta. Chodźcie. Chodźcie, przyjaciele, w tą stronę. I love friend. Tu jest kolejna świnka. No świetnie, to jej dam mięso. Chodź. Dum, dum, dum. Świetnie, świnka jest nasza. Rozwalimy jej potem domek i ją przeniesiemy gdzieś. Aż na razie szukamy tropów kolejnych. Gdzieś tą stronę niby, nie? Nie wiem, czy nie zgubiłem. Murwa, poczekajcie. Tropko elefanta poprzedni prowadził gdzieś w tą stronę, prawda? Tutaj, o, tu jest kolejny, właśnie. Gdzie on prowadzi? W tamtą stronę bardziej. Trzeba tutaj iść. Tutaj pająki się złapały. On prowadzi mniej więcej w tą stronę, trop. O, tu jakiś pająk. Tam jest Spider Queen. Dobra, nie wiem, pewnie go tutaj nie znajdę. Zabijcie tego głupiego pająka. Tylko nie zjedzcie za dużo Monster Meatu. Tu jeszcze nie byłem, ale tutaj znowu nie widzę tych Suspicious Dirt Pile. Tu trzeba bardzo ostrożnie, bo tu są macki i w ogóle. Chodźmy na królowe pająków. Strasznie ciekaw jestem, co z niej wypadnie. A mam 5 świń ze sobą. I może mi pójść bardzo dobrze przeciwko niej. Ktoś z was mi także radził, żeby właśnie pójść zaatakować królową pająków, jeżeli będę miał świnki ze sobą. You friend, friend is good, świetnie. Dobrze, zabijcie tutaj też tego pająka. Okej, okay. No to jest królowa, chodź królowo pająków. Tu jestem, cześć. Ona sra pająkami. Kolejne pająki wyleciały, no dobra, czas walczyć. It's time to fight. Cześć, królowo. Spróbuję ją zamrozić. To może być dosyć istotne, tak myślę. Oj, tutaj biedne moje świnki umierają. Super bady. Ała, ała, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Lockzut. Ała, tylko nie bij mnie. Nie jedz tego debilu, tylko bij się. Oj, będzie srała pająkami. To jest jakiś czerwony, zły, niedobry. Zabić go. Biedna moja świnka umarła. No i dobra, to podnieśliśmy sromotną porażkę. A ja zaraz zacznę zamarzać pewnie. Podnieś plecak. Dobra, lokzuta odłożę. I to tu powinno mięso wypaść. Raz mięso, tylko raz? To kiepsko. Ała. Halp. No dobra, to nie był dobry pomysł. Źle mi radziliście, głupki. No teraz nie mam świn, żeby zapolować na walrusa ani na koelefanta, ja pieprzę. Jaka bieda. Tu jest jedna, nie, ona też zginęła. No, no, taka sytuacja. To pójdę tam karczować drzewa w nocy, w takim razie jestem kiepskim graczem. Tak myślę po tej walce. Okej, okay, tutaj mamy fire pit. Trochę bym go pewnie chętnie przesunął, ale... Ale spoko. Zużyjemy troszkę pieńku, żeby to rozpalić. I możemy przystępować do wydobycia. Przeliczyłem się. Zdecydowanie się przeliczyłem. Za dużo pająków tam było, powinienem ją złapać jak była w pojedynkę, nie? Powybijać jakoś te pająki, powyciągać je. I dopiero wtedy ewentualnie... pomyśleć o... no właśnie, o takim czymś, co zrobiłem. Niestety to było bardzo niemądre. I teraz mam też niedużo zdrowia, będę musiał sobie to uleczyć. Ale mam troszkę dużej szyneczki. Zawsze coś. No nic, także czekamy 3-4 dni na kolejne świnki.
Tak sytuacja niestety wygląda. Smutno mi, no. Bo zjebałem. Nie fajnie, strasznie. Ja sobie kwiatka, to też tam plus jeden helta. Jakieś pajączki chodzą. Nie przejmujemy się nimi zbytnio. Damy sobie radę. Nic złego się nie dzieje i w ogóle. Czy tu nie jest już obszar działania gru? Jest. Zdecydowanie jest. Muszę dodatkowy campfire zbudować tutaj. Spoko, możemy ścinać dalej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 5. Wow, wytrzymałe drzewo. Zdecydowanie zbyt wytrzymałe. Obserwują mnie tutaj jakieś lwy, tygrysy i niedźwiedzie. O rany, lwy, tygrysy i niedźwiedzie. O rany. Ojej, wystraszyłem się, serio. Wynurzyłeś takie gówno, nie? Gunwo. Tak, teraz jest popularne, mówi, dzięki abstrahują. Zwiększyłem sobie te nogi i nie ścinam blisko niego. Czy to nie było głupie? To w ogóle oko się zbagowało. Nie powinno go tu być, bo jest półprzezroczyste. I to w ogóle nie wygląda jakby... coś tam faktycznie czaiło. Północy za nami, 20 pinków do przodu. Jesteśmy, także super. Teraz weźmiemy też łopatkę i troszeczkę tej... powykopujemy te pieńki. No i wracam do bazy, no co, no, nic mi nie zostało więcej. Albo sprawdzę jeszcze tego Walrus Campa. Tak, wydaje mi się, że będę chciał sprawdzić tego Walrus Campa jeszcze przed powrotem. I może zajrzymy do Adventure Mode. Chętnie sprawdzę, co tam ciekawego jest. Położę jakieś cnoty koło tego ognia dużego. Niech jeszcze tą resztę nocy się nagrzeje. Chciałbym kiedyś powalczyć z halucynacjami. Ciekaw jestem, czy one są trudne do pokonania. Czy niekoniecznie z nich jest Nightmare Fuel, więc... spoko. Okej. Okay. Jeszcze chwila. No dobra, to tak ze dwa kąski sobie upiekę. Może trzy max. Raz. Dwa. Trzy. Heatstone'a podniesiemy. I ruszamy, żeby sprawdzić Walrus Camp, jak tam on sobie radzi. W sensie, czy tam jest Maktusk, czy go nie ma. Strasznie jestem ciekaw, czy będę mógł wejść w Maxwell's Door. To jest kwiatek, kwiatka musimy wziąć. To jest w ogóle jakaś świnka. Wezmę cię ze sobą, świnko, co? Chodź, świnko. What you got? Mam mięskę dla ciebie, żebyś mogła sobie ze mną pójść. W razie gdyby tu był Maktusk, to taka świnka zawsze powinna pomóc. To znaczy i tak nie będę teraz z nim walczył, nie? O, Winterometer tutaj zbudowałem. Nie, tu po prostu jest. O, jest Icebox też. Wow. Wow. Wow, ktoś tu mi zostawił fajne rzeczy. Muszę tutaj później przyjść, żeby wziąć tą lodówkę, z girsy z tej lodówki, nie? Żeby móc zbudować swoją. Kolejna świnka. Tutaj może być coś ciekawego. Bo już drugą świnkę znalazłem. To może gdzieś być wioska świnek. Podoba mi się wioska świnek. I wydawało mi się, że słyszałem psy. Kolejna świnka, o super. To one mogą za mnie powalczyć z Walrusem. Better be good. Jasne, że tak. Co wy sobie myślałyście, świnki? O super. Cztery świnki już w sumie. No to mam moją armię na nowo. Tutaj zginął sobie ten ziomal, który tam postawił lodówkę. Nie mogę więcej, dobra. Suspicious Dirt Pile. Także jesteśmy na tropie elefanta, ponownie. Idziemy w dół. Ponoć tutaj wiodą tropy. Sanity podwyższamy poprzez zbieranie kwiatków. Suspicious Dirt Pile. Podejrzewam, że w lewo, no bo nie ma raczej inne... Tam? Jest tu Maktusk, ale ja chcę iść na elefanta. W jaki sposób to będzie działać? Tutaj kolejny. Tutaj. Troszkę tak dziwnie, ale... No tutaj niczego z kolei nie widzę. O, pingwiny są. Dobra, coś się zjebało. Cześć, Maktusku. Do ataku, walczcie z nim. Zamrożony, super. Teraz świnki powinny... Wiedzą, że trzeba go atakować, bo on jest niedobry i w ogóle. Gonimy go. Jak nie uciekniesz w męczarni, jak będziesz się bił?
Ty potworze. No co, frajerze, tak ci się zachciało? No kurde, co? Tak go chyba nie złapię. Ale może to tylko moje wrażenie. W sumie no co, on będzie uciekał tak długo, aż go wchodzi ruch, zapędzimy? Czy co? Nie wiem, co on planuje za bardzo. Bo moje świnki zaczynają odstawać. On jest szybszy od nich. Może go jakoś zapędzić tak, żeby między mnie a świnki wszedł, ale... No skurwysyn ucieka, no. Co ja poradzę na to? Są już pająki. O ty chuju. Dobra, wszedł między mnie a świnki. Świetnie, padł. Podniesiemy mięso. Blow darta. Okej. I tle z niego powinno... Znaczy, w sumie nie obchodzi mnie kieł maktuska, ponieważ z niego wypadł mi już... Znaczy, mam już tą laskę zrobioną z tego, co z niego wypada. Więc spoko. Świnki mnie zostawiły, okej. Mam nadzieję, że psy gończe mnie nie złapią w nocy. Byłoby bardzo niemiło, gdyby mnie złapały jednak. I tu są Maxwell's Door. Otoczone Evil Flowersami. Mogę je aktywować. Doorway to Adventure. You are about to step into a long and arduous journey to find Maxwell. You will need to survive 5 worlds, each round only generated to present a new challenge. Should you die, you will start back at this portal, but lose all your progress of the journey. Let's go. Not yet. Not yet. Myślę, że nie w tym odcinku jeszcze. Natomiast... o, to są flowersy zwykłe. Natomiast myślę, że sobie tutaj troszkę poeksploruję. Co to jest? Bardzo jestem ciekaw. Jest jakiś rój drugiego poziomu. Niedobry rój. Zostawcie mnie, kurwy. Łyse. Już, idźcie sobie. Go away. Czarkoła potrzebuję. Podpalę tutaj lasek. Tak, czy na tym ogniu mogę upiec coś? Nie. Raczej nie. O, tu się świnka bije z pająka. Scary spy. O kurwa! Co ty zrobiłaś? Głupia świnia. Czemu masz za sobą 5 milionów pająków? Ale spoko. To znaczy, że zaraz z niej mięso wypadnie. Nie wypadło z niej nic? Serio? No nie wypadło z niej nic. To niedobrze w sumie. Ale dobra, moi drodzy. Mam już 22 minuty. Upiekę sobie jeszcze 2 kąski, nawet 3. Zjem. Dobra. Wow, masa tych pająków tutaj, bo to jest bardzo dużo gniazd pajęczych. No tutaj trzeba bardzo ostrożnie się poruszać. Ty kurwa. Logzut. I hełm futbolisty nie mam, dobra. Kurwa mać. Gdzie ja mam włócznie? Psuła mi się serio? Nie no kurwa, ile to jest pająków? Ja nie mogę tak. Jak mnie te świnie zjebane urządziły. Kurwa mać. Jeszcze tu umrę, tyle, tak się skończy. Muszę uciec, a nie mam pochodni. Kurwa nie! Nie mam pochodni. Jeszcze chwilę mogę uciekać. Dobra, zrobiłem to. 1 HP. Wracam do bazy. Ale masakra, jak mnie ta świnia głupia urządziła tutaj z tymi pająkami. No, ścierwo. Maksymalne. Ledwo żyję. Dobra, postawię się tu. Zostawiłem tam plecak z racji, że wziąłem life giving amulet. Dobra. Będę musiał wrócić, ale to na razie nie. Troszkę serduszko mi się odnowiło, ale... Nie no, wezmę to, bo zapomnę potem. Okej, moi drodzy, w tym miejscu zrobię przerwę. Było groźnie, ale udało się przeżyć. I póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Skończyliśmy na już 68, niedługo 69. A ja zapraszam was na kolejne odcinki Don't Starve. Cześć!